Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, o zatrzymaniu byłego oficera Wojskowych Służb Informacyjnych Piotra Polaszczyka. Podano do publicznej informacji, jakoby miał on się szykować do ucieczki z kraju przed grożącą mu odsiadką. Natomiast, drodzy Państwo, ja uważam, że powód był inny, prozaiczny. Od wielu tygodni umówiony byłem na wywiad z kapitanem Piotrem Polaszczykiem dotyczący słynnej teczki operacji Buś. Ja może przypomnę, że kapitan Piotr Polaszczyk był zawnioskowany przeze mnie jako świadek, jeden ze świadków na proces z Jarosławem Kaczyńskim. Był jednym z tych świadków, którzy zostali odrzuceni, niedopuszczeni przez sędziego w trybie, który ja uznaję za bezprawny, dlatego że zgodnie z procedurą cywilną odrzucić dowody ze świadków można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy okoliczności, na które mają zeznawać świadkowie, są nieistotne. Natomiast mnie Jarosław Kaczyński ode mnie chce przeprosin za podanie nieprawdy na temat jego życia seksualnego, czyli że jest gejem, stwierdzenia, że nie było takich podstaw. No więc w związku z tym przesłuchanie świadków jak najbardziej powinno mieć miejsce. Tymczasem właśnie został niedopuszczony. I teraz pan kapitan Piotr Polaszczyk zostaje zatrzymany dzień po opuszczeniu szpitala, drodzy Państwo, jeszcze zanim zdążył się spotkać z nim jego adwokat. To jest, drodzy Państwo, no, ewidentna próba interwencji służb i zastraszania. Rzeczywiście Piotr Polaszczyk ma obecnie wyrok do odsiedzenia z innej sprawy. Natomiast to jest tak, że on tam się ubiega o rozmaite odroczenia, wstrzymania i cały czas ta procedura trwają. Jego adwokaci są w kontakcie. On jest, przebywa na wolności po jednym z najdłuższych aresztów tymczasowych chyba w historii, ponad 7 lat w Polsce. No to, drodzy Państwo, pamiętajmy, że areszty w Polsce w ogóle areszty nie są formą kary i nie mogą być stosowane jako substytut procesu. Tutaj mamy do czynienia ewidentnie z traktowaniem Polaszczyka jako zagrożenia z racji wiedzy. Tu chodzi nie tylko, drodzy Państwo, o Jarosława Kaczyńskiego, jego wiedzy i relacje. Ja może przypomnę, że przed zatrzymaniem on udzielił krótkiego wywiadu, rozmawiał z redaktorem Piotrem Głuchowskim z Gazety Wyborczej, który opublikował jego wypowiedź taką, że w teczce Buś znajdują się intymne zdjęcia Jarosława. Zaprzeczył co prawda swojej prywatnej relacji z Jarosławem Kaczyńskim, ale potwierdził fakt, że tam są zdjęcia intymne. Co więcej, dodał, że potwierdził również informację ode mnie, moją, która została ujawniona, że tą teczkę przejął Antoni Macierewicz. I dodał od siebie, że już w 1990 roku Wojskowa Służba Wewnętrzna, która potem weszła w skład Wojskowych Służb Informacyjnych, to był wywiad i kontrwywiad wojskowy w jednym, w 1990 roku podejrzewała Antoniego Macierewicza o to, że został zwerbowany przez służby bratnie sowieckie, radzieckie, a później siłą rzeczy rosyjskie. No i, drodzy Państwo, po takiej wypowiedzi, która się znalazła w tekście o pozwie i o tym właśnie, że Kaczyński może być szantażowany, no,
pan kapitan Piotr Polaszczyk awansował do wroga publicznego numer jeden. Jest jeszcze jedna kwestia, drodzy Państwo. No, on jest jednym z oskarżonych w sprawie o malwersację w SKOK-u Wołomin. I tam z kolei on opowiada o łapówkach, którzy brali prominentni politycy PiS, tacy z pierwszych stron gazet. Jacek Sasin nawet wytoczył mu sprawę, która jakoś dziwnym trafem coś słabo się toczy. Już bodajże 4 lata mija. Nie może się jakoś ta sprawa zacząć procedować. Mamy do czynienia z człowiekiem o gigantycznej wiedzy, którego próbują zniszczyć, zastraszyć. Tam, jak rozmawiałem z adwokatką pana Polaszczyka, to opowiadała no, dantejskie sceny, które się działy chociażby w czasie epidemii koronawirusa, gdzie chorego Polaszczyka targano na salę sądową generalnie. Jak ona miała takie wrażenie, że jest robione wszystko, aby no, zaprzeczano jego oczywistej chorobie. No, w każdym razie tam udało się przemyconą pielęgniarką, która dokonywała badań na sali sądowej, udowodnić, że oskarżony po prostu nie nadaje się do uczestniczenia w rozprawie. Mamy, drodzy Państwo, naprawdę do czynienia już z takimi rosyjskimi standardami, które sprawiają, że w momencie, w którym ja się kontaktuję z adwokatem człowieka, to taki kontakt, taka rozmowa jest natychmiast przekazywana do Sztabu Bezpieki PiS-u. Następnie, drodzy Państwo, ponieważ spotkałem się z panią adwokat w centrum Warszawy, to spotkanie również zostało, fakt spotkania został odnotowany, zarejestrowany przez bezpiekę PiS-u. To jest kompletnie bezprawne inwigilowanie dziennikarzy. Mamy tutaj do czynienia, drodzy Państwo, po prostu z próbą sparaliżowania dziennikarzy, zastraszania ich. Ja może przypomnę, drodzy Państwo, że zostałem ostatnio skazany na ograniczenie wolności w procesie z 212 za skrytykowanie, że pracownik TVP Cezary Gmyz wrzucił sobie plakat żydziwszy, no po prostu antysemicki plakat na swój profil, który ma tam, obserwuje bodajże 140 tysięcy ludzi, z podpisem, z dedykacją dla Stanisława Gawłowskiego. I teraz, drodzy Państwo, każdy, kto uważa, że to jest po prostu kolportaż antysemickich treści, no bo wrzucać tego typu plakat z podpisem, z dedykacją dla Stanisława Gawłowskiego, no drodzy Państwo, w ogóle wrzucać tego typu plakat w dyskusji politycznej, to jest żenada. Natomiast no tutaj ja nagle zostaję przestępcą, którego się skazuje na ograniczenie wolności, na jakieś grzywny rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych w sumie, razem z kosztami sądowymi i na dodatek jeszcze mam przez rok przepraszać Cezarego Gbyza. No, dobrze, że jeszcze nie na koszulce. Natomiast mówię to w tym kontekście kapitana Piotra Polaszczyka, żeby się Państwo zrozumieli, że to tak wygląda właśnie narodziny dyktatury. Tak wygląda właśnie to, że się używa sądów. No ja to w tym wypadku pokazałem związek pani sędzi Joanny Dryl, której mąż reprezentował Adam Dryl Jacka Kurskiego, jego kancelaria pracowała dla TVP, a jego wspólnik Ryszard Janusz jest dyrektorem biura prawnego TVP. I takie dziwne zbiegi okoliczności nie sprawiły, że pani sędzia chciała się wyłączyć. Jak sąd mi przekazał, TVP to nie Cezary Gmyz, w związku z tym mogła orzekać. Natomiast to już pomijam nawet już konflikt interesów, natomiast werdykty są absurdalne. Mamy do czynienia właśnie tutaj z działaniami policji. Jak teraz jest dyskusja o praworządności, jak mamy na przykład takiego, już nawet nie chcę używać rzeczowników obraźliwych, redaktora Konrada Piaseckiego, który mówi o tym, żebyśmy odłożyli praworządność, żeby opozycja zaapelowała do Komisji Europejskiej o przesłanie kasy. No drodzy Państwo, Komisja wyśle te pieniądze, a my wszyscy trafimy potem już spokojnie do więzienia, tak? I będzie można po prostu budować nową szczęśliwą Rzeczpospolitą Jarosława Kaczyńskiego bez tych wszystkich wichrzycieli, którym się wolności słowa zachciewa albo demokracji. Zatrzymanie kapitana Piotra Polaszczyka
W momencie, w którym chce się dzielić swoją wiedzą, chce opowiadać o patologiach, w których uczestniczył, chce mówić niewygodną dla Jarosława Kaczyńskiego prawdę. To jest, drodzy Państwo, to jest wstęp do dyktatury. Fakt, że ja jestem inwigilowany jako dziennikarz, niemalże, drodzy Państwo, jawnie, bo to są takie historie, że, drodzy Państwo, no po prostu w ciągu ostatnich 5 lat byłem praktycznie pod kontrolą operacyjną non-stop, legalną albo quasi-legalną, bo wyłudzano pod rozmaitymi pretekstami, wyłudzano zgody sądów. Natomiast, drodzy Państwo, to jest po prostu dyktatura i trzeba mieć tego świadomość, bo to są takim, naprawdę to jesteśmy takim na przednówku ostatniej walki, którą gdyby, jeżeli siły demokratyczne by ją przegrały, to, drodzy Państwo, to już będzie po prostu dyktatura. To już nie będzie, to nie będzie systemu dyktatury w budowie, to już będzie tak, że no tak jak na przykład jest teraz w Turcji, gdzie uchwalono ostatnio prawo, bo władza ma kiepskie sondaże, więc uchwalono prawo, że za krytykę władzy jest 3 lata więzienia, nawet za wpis internetowy krytyczny wobec władzy. Więc powtórzę jeszcze raz. Kapitan Piotr Polaszczyk umawiał się ze mną na wywiad. Nie zdążył się spotkać po opuszczeniu szpitalu ze swoim prawnikiem i już pod fałszywym pretekstem ucieczki przez niego z kraju zostaje zatrzymany po to właśnie, aby nie przyszedł tutaj do państwa, do naszego programu, nie udzielił głosu i nie opowiedział o tajemnicach Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej. A Państwu polecam Odminowane granice Polski. To jest Tomasz Okłakowy z Historii Ekspert. Historia Ekspert to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Odminowane granice Polski to jest tekst, który napisał tutaj oficer wywiadu, który przez wiele lat pracował na kierunku rosyjskim. Warto się zaznajomić z tym, jakież haczyki powkładali do polskich granic, jakie potencjalne roszczenia zrobili Sowieci kilkadziesiąt lat temu, tuż po wojnie, bo oni myśleli już perspektywicznie. Drodzy Państwo, Historia Ekspert. W środku jest jeszcze sporo ciekawych tekstów, między innymi o zdrajcy Janie Kilińskim, ale też, drodzy Państwo, bo legendarny szewc tak naprawdę był agentem pruskim. Ale też, drodzy Państwo, sekret ojca Rockefellera, dlaczego najbogatszy Amerykanin wstydził się swojego ojca, a także o japońskim gestapo, które było dużo bardziej okrutne i bezwzględne niż niemiecki pierwowzór. Szanowni Państwo, zapraszam też na portal wieści24.pl, gdzie specjalnie dla Państwa mam listę ponad 800 afer. Zapraszam, żeby przeczytać i udostępnić. Do zobaczenia.